Słowo Boże na dziś, piątek, 8 listopada 2024 roku. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak trwajcie mocno w Panu umiłowani. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 122. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do Niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu. Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z tego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie. Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego. Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, 100 beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Oto słowo Pańskie.